Jestem niebywale dumny z tego, że mój idol z dzieciństwa przyjechał do mojego miasta i będzie opowiadał o naszym wspólnym projekcie. Poza tym, że grał w niewłaściwych klubach, to jest bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem i bardzo się cieszę, że go poznałem. Ale w końcu co? Nie był mistrzem świata, a paru mistrzów świata tutaj mieliśmy, także już bez przesady, bez przesady. To jeszcze Tomek, sprawdzimy jedną rzecz przed programem. Poziom mikrofon, jakby tłumaczenia do mikrofonu wydawcy, żeby nie było tak, że ci tłumacz zagłuszy wydawcę. Takiej persony jak Claude Makelele jeszcze tutaj nie udźwiękawiałem. Także no, to jest niewątpliwie przeżycie. Technologicznie też w pewnym sensie przeżycie, bo tłumaczenia symultanicznego też nie robi się na co dzień. Nie jest to czysto teoretycznie żadna filozofia, natomiast no, jest to na pewno coś innego niż taka robota tutaj na co dzień. Obawiam się tego typu programów, bo ja zrobiłem kilkanaście programów na żywo z symultanicznym tłumaczeniem i to nie są niestety proste sprawy. Dlatego, że ciągle brakuje tempa. No chyba, że młody mi pomoże, to wtedy jakoś damy radę. Ale w tego typu rozmowach zawsze brakuje takiego tempa, pytanie-odpowiedź, nie ma tego ping-ponga. Jeszcze raz? No. Komu wy to wyrasujecie? Panu Claude'owi. No to nie jest takie zwykłe pracowanie. Nie, zdecydowanie nie jest. Monia, jak się z tym czujesz, z tą powinnością? Fantastycznie, ja tutaj już robię wszystko dosłownie, wszystko. Po papiery, do, jak to, prasowaczki? Jakoś tak. A kiedyś też robiłam szpagaty. No? Tutaj nie, jeszcze nie. Jeszcze. O zegarzu, o wielu zegarzu. Why is the reason that you came to Poland? First of all, for meet my friend. We have a very huge project from Africa. The name is Kinshasa Chance. I think the people need know exactly what we do for this project. It will be exciting also, it give a chance for young people who want to play football. They have a chance for, first of all, in Africa. After, you never know football, you make a travel. Many people around the world. We want to give this chance. Jakbyś mógł trochę w skrócie powiedzieć, jaka jest rola gościa w całym projekcie? Rola współzałożycielska. Znaczy, Claude będzie współzałożycielem naszego projektu, współzałożycielem Akademii, człowiekiem, który aktywnie dzieli się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą z naszymi adeptami. No i jest takim doścignionym, dla niektórych mam nadzieję, wzorem. No to już taki poziom wysoki, jeżeli chodzi o mentoring. Bo liczymy na to, że będziemy wypuszczać w świat topowych zawodników. Potencjał do tego jest wszelki. Teraz cała sztuka jakby w ułożeniu systemu, wdrożeniu go i jakby konsekwentnej pracy. Ale wiemy, co robimy i w takim towarzystwie damy radę. Tomek, cała ekipa twierdzi, że gościa tej rangi jeszcze u nas nie było. Zgadzasz się z nimi? No zdecydowanie, zdecydowanie. Chociaż wszyscy ci, którzy tutaj byli, to się obrażą, ale nie mieliśmy jeszcze... Posłuchaj, ale w końcu co? Nie był mistrzem świata, a paru mistrzów świata tutaj mieliśmy, także bez przesady, bez przesady. Nie, nie, no duża postać dzisiaj, dużo postać. Nie mieliśmy jednoczesnego piłkarza Realu Madryt i FC Nantes. A? To jest najważniejsze. FC Nantes. To całą rodziną widzę, przyjechaliście. Wszyscy sami fani Claude'a Makelele od urodzenia. Oglądali wszystkie jego mecze. Szczególnie Olek. Tak? Oglądali wszystkie mecze? Olek, ja stary mecz oglądam. Aktualnie Olek jest na 2002 roku. Zna wszystkie najdłuższe ścieżki na boisku, jak Taras Romańczuk. Ciekawe, czy wie, kim jest Taras Romańczuk. Czy kto jest Taras Romańczuk? To... No, no. Claude Makelele w naszym studiu. Dobra, i fap. Confépa. Taras Romańczuk, c'était un ancien...
Słuchaj, do ekipy Polonii. Słuchaj, będzie Real Real. Have you ever seen any episode of the show? No, never. Are you excited? Yeah, it will be new for me. Let's see what will happen. Okay, you know that you're gonna be asked questions by phone live. Yeah. And what do you think about that? No, it's good. You give opportunity for many people can call and explain me a different question. I scare a little bit, but no, it will be interesting. Are you afraid of any questions? No. Why? I can respond any question. Mam nadzieję po prostu, że w oczach świata projekt będzie nabierał tylko większej wiarygodności wobec tego, że aż tak ogromna osobowość zdecydowała się nie tylko w niego zaangażować wizerunkowo, ale bardzo aktywnie zapałała prawdziwym uczuciem do naszego wspólnego już projektu. Więc jestem niebywale dumny z tego, że mój idol z dzieciństwa przyjechał do mojego miasta i będzie opowiadał o naszym wspólnym projekcie. To w zasadzie jest takie fajne. To nie jest mój idol, ja kibicowałem Barcelonie. Cały temat ucięty. Ale poza tym, że grał w niewłaściwych klubach, to jest bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem i bardzo się cieszę, że go poznałem. Moje oczekiwania są takie, żeby Claude zaprezentował się tak, jak przez ostatnie 5 godzin, które razem spędziliśmy, czyli jako mega sympatyczny, miły facet. Nie wiem, jak wytrzyma 2 godziny bez palenia w ogóle, bo on cały czas pali, pali jak smog. I mówię, kurczę, ty strasznie dużo palisz, jak grałeś piłkę, też paliłeś? I on mówi, no pewnie, że też paliłem, zawsze w każdym klubie paliłem. A jak graliśmy w reprezentacji Francji na Mistrzostwach Świata, to w przerwie meczu 4 nas paliło, że szliśmy do szatni, mówimy, co, no teraz po jednym. I ja, Zizu, i mówi, tam jeszcze 2 wymienił, Barthez i jeszcze ktoś. Palili normalnie, no, normalnie papierosy w przerwie meczu. One more question about Poland. How do you like it? How do you like this visit? It's not the first time, but always it's for work. I come, I leave next day. But I hope to come back soon and enjoy properly the city, the country. I know Polish people. I hope we will have good fun. It will make me understand exactly the country. I can learn every time. I hope so one day I will learn some words in Polish way. Why not? I will have friends. It will make me understand how the words say good morning, or goodbye, welcome. I hope so one day I'll tell you in a TV in a Polish language. Il attendait les ballons, j'ai dit bon gars, je lui donnais. Lui, il dit qu'il faisait tout seul. Hein. Oh c'est vrai. Et bon, on lui disait, tu peux pas aller tout seul. Faut passer sur les côtés. Nie, no, ja muszę mieć zdjęcie z panem Makalele, gdyż grał w Realu Madrid. Czekaj. Dobrze. Super. Thank you. Proszę bardzo. Zdjęcia. Pasujemy. Pasujemy. Is there anything that you want to say specifically to the Polish fans? No, just football. I think it's something to say about the football because football is open all the space around the world, no? And I think I see now Poland is qualified for the World Cup in Qatar. It's good news. Good news. I think the only language doesn't matter. I don't speak Polish language, but football is only one language. This is the more important.